Kontrola NIK-u, co warto przypomnieć, obejmowała lata 2010-2023, czyli czas właściwie od samego początku tej inwestycji, mam na myśli etap planowania, przygotowania, realizacji i nadzoru tej inwestycji. My jako szpital zgłosiliśmy do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli zastrzeżenia i te zastrzeżenia w części zostały uwzględnione, natomiast w tej pozostałej części wprowadzamy już działania, procedury, które mają usprawnić przede wszystkim proces inwestycyjny, składający się oczywiście z wielu różnych elementów. Natomiast, tak jak mówię, u nas w szpitalu zaszły i zmiany personalne, które mają wzmocnić proces inwestycyjny, a odnosząc się już tak bardziej konkretnie do Pana pytania, to oprócz tych zmian personalnych wdrożyliśmy już i będziemy wdrażać działania i procedury, które mają na celu usprawnić proces inwestycyjny, sprawić, że on będzie bardziej rzetelny, po to, żeby uniknąć takich konkluzji, do jakich doszli kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli właśnie w tym raporcie. Jeśli chodzi o koszty tej inwestycji, jeśli chodzi o to, co bardzo mocno związane z kosztami, czyli czas tej inwestycji, czas realizacji tej inwestycji, no to w roku 2021, bo wówczas rozpoczęła się budowa, to właściwie większość budów i dużych inwestycji, które rozpoczęły się w tym czasie, musiały się zmierzyć z sytuacją, której rynek budowlany właściwie nie pamięta, ze wzrostami na poziomie kilku czy nawet kilkunastu procent. W związku z tym to miało ogromne znaczenie, kluczowe, jeśli chodzi po pierwsze o wzrost inwestycji, a co za tym idzie i co jest z tym związane, również na czas jej realizacji.